Hej, witam Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, jak również kliknąć subskrypcję, aby być na bieżąco. Tak więc myślę, że tematyka, którą tutaj poruszam z zakresu szerokiej, pojętej inwestycji, może być dla Ciebie ciekawa i może coś ciekawego z tego wyniesiesz. Dzisiaj na tapetę bierzemy kryptowaluty, tak jak zapowiadałem to w podsumowaniu sesji w dniu dzisiejszym. Dawno już tego nie robiłem, ale gdy po prostu widzę taki indeks strachu, no to aż się po prostu prosi, żeby zwracać na to uwagę już naprawdę często, bo takie sytuacje nie zdarzają się na co dzień i naprawdę trzeba już bacznie śledzić rynek, żeby szukać ciekawych momentów na wejście. Nie mówię, że to musi być teraz, nie mówię, że to może być jutro czy za tydzień, ale naprawdę warto gdzieś się tym zainteresować. Jeżeli ktoś w ogóle interesuje się kryptowalutami, to tak naprawdę to jest taki czas, w którym można gdzieś zacząć obserwować ciekawe projekty, ciekawe tokeny, bo być może coś ciekawego z tego wyjdzie. Tak więc dzisiaj, tak jak mam serię nagrań w kryptowalutach, możesz je znaleźć. Analizujemy po kolei 5 kryptowalut stopowej setki na CoinMarketCap. Tak więc kontynuuję to. Ostatnio zatrzymaliśmy się na 20. miejscu, co wtedy to było Neo. Tak więc polecimy dzisiaj dalej przez następną piątkę. Oczywiście pominiemy USD Coin, bo nie ma sensu coś, co kosztuje dolar analizować i w założeniu ma trzymać właśnie taką wartość. Tak więc skończymy pewnie na Ontology. Przejdziemy sobie kolejną piątkę i cel tego typu nagrań właśnie jest taki, żebyśmy przejrzeli aż do setki po kolei. Tak więc myślę, że jak tylko czas pozwoli, to z biegiem najbliższych tygodni po kolei będziemy przeglądać te wszystkie krypto z czołowej setki, tym bardziej, że ona się zmienia i to, co dzisiaj jest na którymś miejscu, niekoniecznie może być jutro, tak więc tym bardziej będzie ciekawie. A potem oczywiście wrócimy do początku i znów będziemy przeglądać po kolei, chyba że osobne nagrania będą się pojawiać odnośnie kursu Bitcoina. Tak więc takie jest założenie właśnie tego cyklu topowej piątki kryptowalut. Myślę, że będzie ciekawie, a ja oczywiście proszę Cię o pozostawienie w komentarzu według Ciebie, które projekty są warte Twojej uwagi, wszystkich oglądających, które są warte Twojej uwagi, które obserwujesz, dlaczego obserwujesz, jeżeli chcesz się podzielić też informacją odnośnie jakichś projektów, ciekawostek, newsów, to również daj znać w komentarzach. Myślę, że wszyscy oglądający Ci za to podziękują i może wyniknie coś z tego również pozytywnego. Tak więc dzisiaj tak na szybko zerknijmy sobie tylko po kolei odnośnie kursu, no to Bitcoin męczy te 10 tysięcy, gdzie się utrzymuje ten poziom. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Nie analizuję dzisiaj Bitcoina, tak więc przejdziemy od razu do krypto, które warto gdzieś zrzucić okiem zgodnie z założeniami. Topową piątkę z kolejną musimy przeglądać. Tak jak widzisz tutaj, mamy w pierwszej dziesiątce delikatne wzrosty, grunt, że świecą się na zielono. Zerknijmy jeszcze na chwilę obecną, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wzrosty w topowej setce. Icon 26% do góry, Ethereum Classic 23% do góry, Ngcoin 12% do góry, Basic Attention Token 11% do góry. Oczywiście, jeżeli nie korzystasz z przeglądarki Brave, to zachęcam Cię do tego, link będziesz miał pod spodem, a jeżeli zainstalujesz sobie właśnie tą przeglądarkę, to będziesz mógł otrzymywać za darmo właśnie tokeny BAT, które tak naprawdę są bardzo ciekawym tokenem i są tokenem użytkowym, tak więc ich przyszłość myślę, że tutaj wygląda w zupełnie innych barwach niż innych bezużytecznych projektów. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Egretia w chwili obecnej 9% traci, Digbyte 3%, ABCC Coin 3% traci i tak jak widzisz pozostałe krypto, tak więc to są nieznaczne tutaj w większości spadki. Zobaczymy, jak to się będzie przekładać w najbliższych tygodniach. Jesień to jest ciekawy moment dla inwestorów na każdym rynku, czy to giełdowym, czy to kryptowalutowym, tak więc myślę, że warto gdzieś być na tych rynkach, obserwować ich, niekoniecznie może już się angażować kapitałowo, ale oczywiście decyzję zawsze podejmujesz sam, pamiętaj o tym. To nagranie jest tylko takim nagraniem poglądowym i gdzieś będę wyrażał swój pogląd, swoje zdanie na temat tego, co widzę na wykresie. Oczywiście w dłuższym horyzoncie czasowym popatrzymy na to, jak to wygląda. Nie spodziewajmy się też cudów, no bo wiadomo, że jesteśmy gdzieś na minimach i chyba w większości kryptowalut, które byśmy nie oglądali, ale może zobaczymy też również coś ciekawego. Tak więc jeszcze raz zachęcam Cię do pozostawienia komentarza. Teraz już przechodzimy do przeglądania poszczególnych krypto. Tak więc zaczynamy od kosmos, czyli szukamy atomu.
Okej. Czyli jedziemy atom. Czyli w chwili obecnej atom kosztuje, tak jak tutaj widzimy, 2 dolary 70 centów. O, i tak gdzieś na Binance tutaj mamy. Oczywiście, jeżeli interesujesz się zakupem kryptowalut, interesujesz się giełdą Binance, czy też inną, na przykład BitBayem, czy również KuCoinem, to wszystkie linki do rejestracji, żebyś miał dostęp do tych największych giełd topowych na rynku światowym, to będziesz miał pod spodem w tym nagraniu i możesz się bez problemu oczywiście za darmo rejestrować na tych kontach i już próbować swoich sił w zakupach pierwszych kryptowalut. Tak więc pod spodem pamiętaj, zawsze masz linki do tych giełd, z których możesz jak najbardziej korzystać i tam również znajdziesz właśnie giełdę Binance, czyli największą obecnie, jedną z największych krypto giełd na świecie. I tak jak widzimy tutaj, patrzymy teraz na wykres tygodniowy, tak więc widzimy tą systematyczną zrzutkę, wolumen praktycznie nie istnieje. Zerknijmy też jeszcze nawet w dłuższym horyzoncie, też nie będziemy nawet widzieć, bo to jest dosyć młody projekt, tak więc możemy sobie zobaczyć to właśnie tylko i wyłącznie na wykresach tutaj krótkoterminowych i średnioterminowych, tak więc widzimy ewidentnie, że no, krypto kolejna, która grzeje gdzieś dołek, tak więc przede wszystkim trzeba czekać na jakiś pozytywny ruch, pozytywne odbicie. Będzie ono ewidentnie gdzieś widoczne, jeżeli tylko zacznie się coś ciekawego tutaj dziać, tak więc no, kosmos grzeje swoje doły, bo w historii jeszcze nie był aż tak tani, tak więc myślę, że to będzie też ciekawy projekt do obserwacji. Przejdźmy sobie dalej w takim razie. Potem mamy Maker MKR. W chwili obecnej kosztuje 498 dolarów za sztukę, tak więc no nie jest tani. Szukamy sobie. MKR-u. Może będzie szybciej, tak. No, jest tutaj. Ok, i już mamy wykres tutaj tygodniowy i tak jak widzimy, mieliśmy chwilę zawahania, chwilę odbicia, mamy dłuższą historię, zerknijmy sobie na miesiąc. No, na miesiącu był bardzo ładny wystrzał, zresztą wtedy, kiedy wszystko wybijało, tak więc widać, że no, ma dokąd schodzić, bo tak naprawdę te poziomy dolnych ograniczeń, czy nawet tego wsparcia, które możemy sobie tutaj gdzieś już wyznaczać. O, gdzieś tutaj. Do tego momentu, czyli 451 dolarów, tak więc no zobaczymy, czy to będzie w stanie wyhamować ten spadek, bo jeszcze tak naprawdę ma pole do popisu, ale myślę, że jest tak naprawdę w ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o wykres długoterminowy, a oczywiście na wykresie tygodniowym też będzie można w ciekawy sposób wyłapać ten moment zwrotny, bo mamy ten poprzedni szczyt tutaj na tygodniach widoczny i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek moment odbicia pozytywnego właśnie na MKR-ze i co tak naprawdę z tym pójdzie. Pamiętaj, że na rynku krypto Bitcoin rozdaje karty, on jest królem i ciężko jest gdzieś tutaj dywagować, w jaki sposób on będzie się zachowywał na rynku, jak będzie silny, ulica gdzieś będzie dostrzegać to, że potencjał znów rośnie, będzie się pakować, no to wiadomo, że pociągnie to cały rynek, chociaż niekoniecznie wtedy, kiedy Bitcoin rośnie, alty rosną i na odwrót, tak więc no to tak naprawdę naprzemiennie się wymienia, trzeba gdzieś być po prostu na bieżąco i śledzić ten rynek, ale generalnie no teraz sam widzisz, że te poziomy są bardzo ciekawe. NEM jako kolejna, tak więc w chwili obecnej kosztuje 0,05 dolara za sztukę, tak więc szukamy. I już tutaj mamy również giełda Binance, tak więc wykres na giełdzie Binance obserwujemy i sytuację mamy analogiczną. Zresztą widać nawet tutaj te wystrzały wolumenowe, jakie mieliśmy, tak więc no też szukamy jakiegokolwiek pozytywnego zahaczenia na tym tokenie. Tak jak widzimy, tutaj jest cały czas na historycznym minimum. To jest kolejna krypto, którą oglądamy, jest na historycznym minimum. Tym bardziej gdzieś ciekawie będzie obserwować to, bo tak naprawdę potencjał wzrostu każdego tego alta, który gdzieś grzeje swoje doły, jest na bardzo ciekawym poziomie i te odbicia mogą mieć miejsce, jak najbardziej mogą dać zarobić, tylko pytanie do jakiego poziomu, bo tak naprawdę po drodze jest wiele miejsc oporowych, które mogą zatrzymywać te alty i tak naprawdę no nie wiadomo, czy będzie na tyle paliwa i na tyle sił, żeby rynek mógł to przede wszystkim ruszyć i pytanie też, jeżeli Bitcoin w ogóle ruszy i pociągnie za sobą cały rynek, to które projekty będą w kręgu zainteresowania potencjalnych inwestorów, tak więc no to też na to musisz zdać sobie odpowiedź, tak więc widzimy ewidentnie, że
że krypto jest przeceniane i leci w dół, tak więc no, trzeba czekać po prostu na tutaj odbicie. WisdeCoin nas nie interesuje, Ontology, ONT szukamy, ile kosztuje w chwili obecnej. 7 centów ponad, tak więc zerknijmy sobie Ontology, też również na Binance, do którego link masz pod spodem w tym nagraniu, tak więc zobaczmy sobie pierwszy jeszcze dłuższy termin, czyli niech to będzie jeden miesiąc, tak więc dosyć młoda również krypto, cały czas młoda i oczywiście na historycznym minimum po tym miejscu oczywiście wybicia, tak więc zerknijmy sobie w ujęciu tygodniowym, też mamy ewidentnie grzanie tego poziomu, sytuacja totalnie analogiczna jak do poprzedniej krypto i przede wszystkim trzeba tutaj czekać na to, co się wydarzy. Oczywiście rynek krypto, pamiętaj, że to też jest rynek, który grzeją informacje, tak jak rynek giełdowy, rynek akcyjny, tak więc te informacje tutaj też biorą kluczowy udział. Jeżeli chodzi teraz o ostatnią krypto, to będzie CryptoCoin Chain, tak więc zerknijmy, w chwili obecnej kosztuje 0,04 dolara za sztukę, nieznacznie rośnie, market cap, jak widzisz, 400 milionów dolarów, tak więc zerknijmy sobie teraz na CryptoCoin Chain. I mamy na Bittrexie teraz, czyli tutaj na giełdzie Bittrex, będziemy obserwować to, co się dzieje. Token jest młody, dynamicznie spada i to w ogromnym procencie już jest przeceniony. Tak więc jeżeli cokolwiek tutaj pozytywnego ma się wydarzyć, to niech się wydarza teraz. Tak więc jeżeli jesteś posiadaczem, no to ewidentnie tutaj widać, że pomimo tych wolumenów jest systematycznie wyprzedawana. Jest w ciekawym również miejscu. Zobaczymy, jak tak naprawdę może się pogłębić jeszcze ten spadek. I trzeba przede wszystkim w dłuższym horyzoncie czasowym obserwować teraz krypto, bo takie krótkotrwałe, jednodniowe odbicia niekoniecznie cokolwiek dają, bo widzisz, że one gdzieś mają miejsce, ale tak naprawdę te dołki i ponowne szczyty nie są w stanie wybić ponownych dołków. Mamy tutaj do czynienia z coraz niższymi dołkami, coraz niższymi szczytami, tak więc no, ten trend spadkowy jest ewidentnie widoczny i ciężko tak naprawdę cokolwiek tutaj zobaczyć, ale oczywiście, jeżeli tylko rynek ruszy, to również nawet jeżeli poruszasz się w średnim czy długim terminie, jeżeli poruszasz się nawet swingowo, to będziesz w łatwy sposób mógł wszystko to wyłapać, bo jeżeli tak jak tutaj widzisz, wręcz podręcznikowo mamy zejścia, korekta, szczyt, dołek, wyjście, zejście, tak więc no, widać to ewidentnie, w jaki sposób to się porusza. Jeżeli rynek będzie rósł w sposób taki systematyczny, to również będą szanse na wejściach, na zawsze na korekcie, jeżeli nawet nie zapakujesz się w dole, a wiadomo, że w inwestowaniu niekoniecznie chodzi o to, żeby łapać wszystko z dołu, bo można się na tym grubo przejechać, tylko po prostu, żeby podejść do tego mądrze. Tak więc pamiętaj, że no, krypto to jest zupełnie inny rodzaj spekulacji niż rynek akcyjny. Jest to rynek bardzo ryzykowny i musisz przede wszystkim mieć tutaj odpowiednie podejście, odpowiednią strategię zarządzania swoim kapitałem. I przede wszystkim to jest też, jeżeli chodzi o rynek krypto, długoterminowa zabawa. Jeżeli chodzi o spekulacje właśnie na tego typu altcoinach czy kryptowalutach, gdyż te projekty są rozwojowe, Bitcoin nie był od razu królem i nie kosztował od razu tyle, ile kosztuje teraz. Też zaczynał z najmniejszych, najniższych poziomów i tak naprawdę na przestrzeni lat urosła jego potęga i niejednokrotnie dawał zarobić, niejednokrotnie czyścił rynek, tak więc no, ta sytuacja będzie się historycznie również powtarzać na każdym tutaj cyfrowym projekcie. Trzeba być po prostu czujnym, wyczuć i wejść w odpowiednim momencie, być na to gotowym, a z rynkiem po prostu będziemy się systematycznie też zapoznawać tutaj po kolei. Tak więc jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Zostaw również komentarz dla wszystkich oglądających. Myślę, że fajnie jest gdzieś podzielić się informacjami, na jakie tu projekty sam zwracasz uwagę. Może jakąś ciekawostkę wrzucisz na temat jakiegoś alta czy jakiegoś tutaj tokenu. Myślę, że fajnie jest dzielić się takimi informacjami. Bardzo dużo ludzi pasjonuje się tego typu rynkami, zbiera i gromadzi takie informacje. A wiadomo, że przy kilku tysiącach wręcz już krypto, które jest notowane gdzieś na różnych, przeróżnych giełdach. Ciężko jest pilnować i śledzić wszystkich projektów, a ten rynek jest bardzo dynamiczny, bardzo zmienny. Codziennie wręcz pojawiają się projekty mniej bądź bardziej ciekawe, tym bardziej warto się gdzieś dzielić tymi informacjami, do czego oczywiście Cię zachęcam. Wszelkie informacje i linki do rejestracji do topowych giełd krypto na świecie masz pod spodem w tym nagraniu i z nich możesz śmiało korzystać, założyć sobie darmowe konto i już zacząć sobie obserwować na żywo wykresy, jak to wygląda i podejmować jakieś decyzje
które oczywiście alty czy krypto są w kręgu Twojego zainteresowania. Tak więc pozdrawiam Cię, życzę Ci przede wszystkim rozwagi, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Jeżeli jesteś inwestorem również giełdowym, to jest zupełnie inny rynek, zupełnie inna charakterystyka i musisz być tego świadomy. Trzymaj się, na razie, hej.